Po wojnie w zachodnich strefach okupacyjnych w rękach alianckich pozostawało 800 tysięcy SS-manów. Proces denazyfikacji trwał przez kilka lat. Sprawy karne toczono ostatecznie przeciwko 6 tysiącom funkcjonariuszy, a za popełnione zbrodnie skazano 124 członków SS, w większości na mało znaczące wyroki. Jak to możliwe, że tak wielu zbrodniarzy uniknęło kary? Zanim pójdziemy dalej, chciałbym Was poinformować, że 29 września otwiera się Muzeum Historii Polski. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na naszą stronę mushp.pl. Sala sądowa w Norymberdze jest symbolem triumfu aliantów nad machiną III Rzeszy. Wielokrotnie pokazywane zdjęcia niemieckich przywódców, relacje z ich egzekucji, miały przez lata potwierdzać, że zbrodniczą dyktaturę dopadła ręka międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Tylko jak to możliwe, że za śmierć kilkunastu milionów cywilnych obywateli europejskich państw, liczne zbrodnie wojenne i rozpętanie wojny, która pochłonęła najwięcej istnień w historii ludzkości, odpowiedzialność przerzucono na kilkunastu skazanych? Witam na kanale Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski, a Wy oglądacie nasz nowy cykl Rzecz Historyczna. Farsa w Norymberdze. Obliczenie, ilu dokładnie ludzi zabito wskutek nazistowskiej polityki, jest niemożliwe. Nie zachował się żaden pojedynczy dokument z czasów wojny, który przedstawiałby dokładną liczbę zamordowanych. Spróbujmy jednak zbilansować podstawowe fakty. Holokaust jest najlepiej udokumentowanym przypadkiem ludobójstwa w dziejach naszej cywilizacji. Można przyjąć, że w trakcie Holokaustu śmierć poniosło około 6 milionów Żydów. Stanowiło to blisko 2/3 wszystkich Żydów zamieszkałych w Europie. W kompleksie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w Auschwitz, w tym Birkenau i Monowitz, Niemcy zamordowali od miliona do ponad 1,5 miliona Żydów. W obozie zagłady Treblinka II zamordowali ich około 925 tysięcy. W obozie zagłady w Bełżcu ponad 430 tysięcy. I tu zwracam Wam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, obóz koncentracyjny Auschwitz został założony dla Polaków. Po drugie, także w bilansie Holokaustu powinniśmy pamiętać o zamordowanych obywatelach Polski, bo byli nimi polscy Żydzi. Zatem ilu obywateli Polski zginęło z rąk Niemców? Również i tu brakuje dokumentów, trudno o jednoznaczność i precyzję. Bezpośrednio po II wojnie światowej w 1947 roku na procesie zbrodniarza niemieckiego Ludwiga Fischera demograf Henryk Kopeć podał liczbę 5,8 miliona ludzi. W 1958 roku inny demograf, Andrzej Mariański, oszacował straty ludnościowe wśród polskich obywateli na 4-4,5 miliona ofiar. Według innych analiz, polscy cywile, którzy stracili życie na skutek tylko niemieckiej polityki terroru, to około 2 miliony osób. Warto dodać, że w czasie II wojny światowej Polska poniosła największe straty biologiczne, na każdy 1000 mieszkańców straciła bowiem 220 osób, i największe straty materialne. Straty rzeczowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły $626. Znakomita większość tych ofiar i zniszczeń wynikała z działań niemieckich. Straty materialne poniesione przez Polskę podczas wojny i okupacji, obejmujące zniszczenia rzeczowe, zrabowane mienie publiczne i prywatne, wyniosły według przeprowadzonej rejestracji i szacunków ponad 258 miliardów przedwojennych złotych. Plany zniszczenia narodu polskiego szły daleko. Szczególne było w tej mierze miejsce Warszawy. Była to pierwsza ze stolic, którą zamierzano przekształcić w miasto niemieckie i to już w kilka miesięcy po nastaniu niemieckiej okupacji. Planowanemu ośrodkowi miano nadać nazwę Nowe Niemieckie Miasto Warszawa. Planowe wyburzanie miasta nazwano eufemistycznie rozbiórką miasta polskiego. Miało poprzedzić ono budowę miasta niemieckiego. Liczba mieszkańców nowego miasta miała spaść do 100 lub 130 tysięcy, zaś na Pradze miał znaleźć się obóz dla kilkudziesięciu tysięcy polskich niewolników. Skala zbrodni niemieckich, tak tych planowanych, jak i tych popełnionych, jest porażająca. Wznoszę toast za egzekucję 50 tysięcy niemieckich oficerów po naszym zwycięstwie. Józef Stalin w czasie konferencji w Teheranie 28 listopada 1943 roku. 50 tysięcy to troszkę za dużo, ale 49 tysięcy to liczba wystarczająca. Franklin Delano Roosevelt. Nie minęły dwa lata, a ten dylemat pomiędzy dwoma przywódcami państw, które wygrały wojnę, musiał zostać rozwiązany.
W roku 1945 w Norymberdze, miejscu symbolicznym dla narodzin idei narodowego socjalizmu, miały rozpocząć się procesy nazistowskich zbrodniarzy. Przeciwko osobom odpowiedzialnym za zbrodnie nazistowskie z czasów III Rzeszy od 20 listopada 1945 do 14 kwietnia 1949 roku przeprowadzono łącznie 13 procesów norymberskich. Najważniejszy i najbardziej znany był pierwszy proces, który odbył się przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Ten wyjątkowy organ wymiaru sprawiedliwości został powołany z inicjatywy Francji, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR, aby osądzić głównych niemieckich zbrodniarzy wojennych. Oskarżano ich o zbrodnie wojenne, o zbrodnie przeciwko pokojowi i o zbrodnie przeciwko ludzkości. Zasądzono m.in. 12 kar śmierci przez powieszenie, a w tym śmierć ponieśli generalny gubernator okupowanych terenów polskich Hans Frank, główny ideolog III Rzeszy Alfred Rosenberg czy szef niemieckiej dyplomacji Joachim von Ribbentrop. Ponadto Trybunał uznał niemiecką partię narodowo-socjalistyczną, SS, SD oraz Gestapo za organizacje przestępcze. Jednak liczba tych, którzy wymknęli się sprawiedliwości, była bardzo długa. Samobójstwo popełnił Adolf Hitler, wódz III Rzeszy. Szef nazistowskiej propagandy Józef Goebbels, szef SS Heinrich Himmler czy prawa ręka Hitlera Martin Bormann. Przed ogłoszeniem wyroku norymberskiego samobójstwo popełnił Hermann Göring. Nigdy nie odnaleziono szefa Gestapo Heinricha Müllera i wielu innych. Jak choćby oficera SS i lekarza ze zdjęcia. Poznajcie doktora, który schronił się w Ameryce Południowej. Bo reżim nazistowski w Niemczech to nie tylko przywódcy i oficerowie. Dobrze pokazał to szósty z 12 procesów norymberskich, które przeprowadzano już przed amerykańskimi trybunałami wojskowymi po zakończeniu II wojny światowej. Wśród oskarżonych znalazły się 24 osoby piastujące stanowiska kierownicze w koncernie IG Farben. Ten potentat niemieckiego przemysłu chemicznego masowo zatrudniał więźniów obozów koncentracyjnych i wywiezionych na pracę przymusowo. Mało tego, stworzył własną sieć zakładów pracy zlokalizowanych przy tych obozach koncentracyjnych, m.in. w Monowicach przy obozie w Auschwitz-Birkenau, gdzie produkowano syntetyczną benzynę i kauczuk. Spośród 24 dyrektorów koncernu, 13 zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zważywszy na skalę wykorzystywania darmowej siły roboczej oraz udziału w niemieckich zbrodniach, był to wyrok szokująco niski. Początkowo, z uwagi na ciężką wagę zarzutów o zbrodnie wojenne, IG Farben uważane było przez aliantów za zbyt zdeprawowane i zdemoralizowane, aby dalej funkcjonować. W końcu lat 40. rozważano całkowite zlikwidowanie koncernu i konfiskatę jego aktywów, ale nigdy do tego nie doszło. Przeciwnie, zamiast potępienia i surowych konsekwencji, na zbrodniarzy czekały kariery. Fritz Termeer, skazany w Norymberdze za ludobójstwo i zmuszanie do pracy niewolniczej w związku ze zbrodniami w Auschwitz, nie tylko nie odsiedział całego swojego wyroku i nie został publicznie napiętnowany. W połowie lat 50. czekało go spektakularne ukoronowanie zawodowej kariery. Objął stanowisko prezesa zarządu firmy Bayer. Nie inaczej potoczyły się losy niemieckiego przemysłowca Friedricha Flicka, sądzonego wraz z 5 współpracownikami w 1947 roku w tzw. procesie Flicka. Skazano go na 7 lat więzienia jako winnego zatrudniania do niewolniczej pracy, rabunku na terytoriach okupowanych przez nazistowskie Niemcy i wspierania SS. Flick był jednak na tyle pewny siebie, że nie tylko nie uznał wyroku, lecz zarzucił sędziom, że obrażają niemieckich przemysłowców. Żadna spośród wielu osób, które znają mnie i moich współoskarżonych, nie zechce uwierzyć, że jesteśmy winni zbrodniom przeciwko ludzkości i nikt nam nie zarzuci, że jesteśmy kryminalistami. Opuścił więzienie, odsiedziawszy jedynie 2 lata ze swojego wyroku. Gdy umierał w 1972 roku, uważano go za najbogatszego żyjącego Niemca. Niestety dobrze pokazuje to, jak wielu zbrodniarzy niemieckich nie poniosło za swoje czyny w okresie II wojny światowej żadnej kary. Chociaż po II wojnie światowej nowe Niemcy Zachodnie miały przejść w myśl tzw. polityki 4D, denazyfikację, dekartelizację, demilitaryzację i demokratyzację, to praktyka wyglądała różnie. Symboliczna wina została zrzucona na SS, SD i Partię Narodowo-Socjalistyczną. Potencjał przemysłu niemieckiego okazał się ważny w kontekście zaczynającej się zimnej wojny z blokiem państw komunistycznych. Podobnie było w przypadku sił zbrojnych III Rzeszy. O zbrodniach popełnianych przez wojskowych mówiono nad Renem bardzo niewiele. Burmistrz z bałtyckiego kurortu.
Popatrzcie na zdjęcie. Trwa pacyfikacja Warszawy. Niemcy w pierwszych dniach powstania mordują głównie ludność cywilną. Heinz Reinfardt to człowiek w mundurze wysokiego oficera SS, którego w czasie powstania warszawskiego należało się wystrzegać jak ognia. Po wybuchu walk polsko-niemieckich w Warszawie w sierpniu 1944 roku dostał rozkaz sformowania zgrupowania bojowego. Kilkanaście kompanii policji, sformowanych w okupowanej przez Niemców Wielkopolsce, przybyło do polskiej stolicy 5 sierpnia. Cel był prosty – stłumić powstanie warszawskie. I to stłumić za wszelką cenę. W ciągu kilku dni walk na Woli wojska dowodzone przez Reinfarta wymordowały w masowych egzekucjach około 50 tysięcy mieszkańców Warszawy. W jednym z raportów słanych do dowództwa skrupulatny dowódca domagał się wsparcia, donosząc, że nie ma już amunicji do dalszych rozstrzeliwań. Osławiony metodycznym przeprowadzeniem rzezi Woli, Reinfarth kontynuował swój morderczy szlak na Powiślu oraz na Czerniakowie. Na swoje konto zapisał tam nie tylko mordowanie cywilów, ale także jeńców wojennych i rannych w powstańczych szpitalach. W sumie liczba ofiar tych zbrodni może wynosić nawet 100 tysięcy ludzi. Władze niemieckie doceniły sumienność Reinfarta. Nim dopaliły się popioły Warszawy, 30 września 1944 roku za swój udział w tłumieniu powstania warszawskiego uhonorowano go wysokim odznaczeniem – liśćmi dębowymi do Krzyża Rycerskiego. A przecież Polaków mógł Reinfarth poznać. Urodził się w pierwszej polskiej stolicy, w Gnieźnie, choć ówcześnie leżącej w zaborze pruskim, jako syn pruskiego sędziego. Sam też postanowił zostać prawnikiem, studiując w latach 22-27 prawo na Uniwersytecie w Jenie. I chociaż czasy Republiki Weimarskiej pełne były niepewności, to jednak kariera jurysty stała przed nim otworem. Ukończył aplikację sądową, zdał egzamin asesorski i rozpoczął pracę jako adwokat i notariusz. Ale prawo nie okazało się jego powołaniem, zwyciężyły ambicje i chęć zrobienia kariery. W sierpniu 1932 roku Reinfarth wstąpił do Partii Narodowo-Socjalistycznej, a w grudniu tego roku także do SS. Gdy kończyła się II wojna światowa, Heinz Reinfarth stanął na czele korpusu SS broniącego twierdzy Kostrzyn przed Armią Czerwoną. Po wyczerpaniu zapasów amunicji po raz pierwszy odmówił wykonania rozkazu. Nie zdecydował się na to, by walczyć do ostatniego żołnierza i przedarł się wraz z kilkusetosobowym oddziałem w stronę Berlina. Za niesubordynację skazano go na śmierć, ale wyroku nigdy nie wykonano. W ten sposób Kadwoli zyskał sobie wdzięczność swoich własnych żołnierzy, których nie wysłał na pewną śmierć. Po zakończeniu II wojny światowej władze polskie zażądały ekstradycji zbrodniarza. Jednak Brytyjczycy i Amerykanie uznali, że może on być przydatny jako świadek w procesach norymberskich i zdecydowanie odmówili spełnienia żądania. Pokazywało to zresztą rosnącą niechęć aliantów zachodnich do przekazywania funkcjonariuszy nazistowskich w ręce polskie. W końcu jednak sprawiedliwość dosięgła Reinfarta. Aresztowano go bowiem pod zarzutem zbrodni wojennych, ale po to tylko, by sąd w Hamburgu szybko zwolnił go z powodu braku dowodów. W 1950 roku Heinz Reinfarth bez większych problemów przeszedł procedurę denazyfikacyjną i rozpoczął działalność polityczną w stronnictwie przesiedleńców. Liderzy partii o dźwięcznej nazwie Związek Wypędzonych ze Stron Ojczystych i Pozbawionych Praw kwestionowali publicznie nie tylko granice na Odrze i Nysie Łużyckiej, lecz także tę, ustaloną w traktacie wersalskim. W pierwszej połowie lat 70. na łamach tygodnika Literatura zaczęły się ukazywać niezwykłe wywiady przygotowywane przez Krzysztofa Konkolewskiego. W połowie tej dekady ukazała się książka Co u pana słychać, będąca zapisem wywiadów, jakie autor przeprowadził w Republice Federalnej Niemiec z dawnymi wojskowymi, naukowcami oraz funkcjonariuszami aparatu administracyjnego III Rzeszy. Wszyscy oni w czasie II wojny światowej popełniali zbrodnie na ziemiach polskich i w innych krajach. Historie opisywane przez Konkolewskiego mroziły krew w żyłach. Jedną z opisywanych przez niego postaci był na przykład Hans Fleischhacker, profesor biologii i antropolog na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Badania naukowe prowadził już podczas wojny. W obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau wybrał 115 więźniów, których następnie zamordowano, aby mogli stać się eksponatem w makabrycznym Muzeum Rasy w Strasburgu. Innym rozmówcą był Aleksander Dolecalek, szef planowania sztabu osadnictwa SS w kraju Warty, po wojnie członek kierownictwa Ośrodka Studiów Ogólnoeuropejskich. Podczas wojny realizował w praktyce założenia Generalnego Planu Wschodniego, polegającego na wypędzaniu z wybranych ziem Polaków i osadzaniu na nich Niemców. Wróćmy teraz do oprawcy, od którego zaczęliśmy. Wiecie, kto był jednym z rozmówców polskiego dziennikarza?
Tak, Heinz Reinefart. To było nie do rozróżnienia, kto jest ludnością cywilną, bo nie wszyscy nosili opaski. Żołnierze opowiadali, dzieci do nas strzelają, więc my strzelamy do dzieci. Heinz Reinefart w rozmowie z Krzysztofem Konkolewskim opublikowanej w książce Co u pana słychać? Gdy Konkolewski przybył nad Morze Północne, ten pracował jako adwokat na wyspie Sylt. Były generał SS opowiadał w rozmowie, jak jego żołnierze znaleźli serce Fryderyka Chopina w zniszczonym kościele Świętego Krzyża w Warszawie w trakcie powstania. Myśleli, że to relikwia jakiegoś świętego. Sam Reinefart poznał od razu, że to serce kompozytora, bowiem sam też interesował się muzyką. Grał m.in. Beethovena czy Mozarta. Ta symboliczna rozmowa z lat 70. jest prawdziwie wstrząsającym świadectwem nierozliczonych niemieckich zbrodni. Reinefart pozostał bowiem zupełnie bezkarny, natomiast zaczął prowadzić znakomitą karierę polityczną. W 1951 roku został burmistrzem miejscowości Westerland na wyspie Sylt, a w latach 1958-62 piastował mandat poselski do Parlamentu Krajowego Landu Schleswig-Holstein. Niczego sobie kariera, zwłaszcza jak na człowieka odpowiedzialnego za śmierć blisko 100 tysięcy osób. To jednak tylko czubek prawdziwej góry lodowej. Sprawiedliwości umknęli także inni. Choćby przełożony Reinefarta, generał Erich von dem Bach-Zelewski, który nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie wobec ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Podobny los spotkał doktora Józefa Mengele, lekarza obozowego z Auschwitz, odpowiedzialnego za makabryczne doświadczenia na więźniach obozu. Podobnie skończyło wielu innych. Mit szlachetnego Wehrmachtu. Czy Wehrmacht nie dokonywał zbrodni wojennych? Czy nie dokonywał masakr ludności cywilnej? Niestety, odpowiedzi na te pytania są oczywiste. Krótko przed inwazją na Polskę, 22 sierpnia 1939 roku, Adolf Hitler na odprawie wyższych dowódców wojskowych wypowiedział znamienne słowa. Nie miejcie litości, bądźcie brutalni, słuszność jest po stronie silniejszego. Działajcie z największym okrucieństwem, ścigajcie wroga aż do całkowitego unicestwienia. Oznaczało to, że wojska niemieckie miały rozpętać wojnę totalną, w której ataki na bezbronną ludność cywilną stanowiły jeden z elementów dezorganizujących działanie wrogiej armii. I tak się właśnie stało. Agresja Niemiec na Polskę była niezwykle brutalną kampanią wojenną, w której zbrodnie wojenne były zjawiskiem codziennym. Armia narodowo-socjalistycznych Niemiec prowadziła wojnę z pogwałceniem konwencji międzynarodowych i zupełną pogardą dla przeciwnika. Najnowsze badania polskich historyków jasno wskazują, że w wielu miejscach Niemcy w ogóle nie brali polskich żołnierzy do niewoli, rozstrzeliwując ich na miejscu. Potwierdzone są również liczne przypadki rozstrzeliwania tych polskich żołnierzy, którzy zamierzali się poddać i szli w kierunku Niemców z podniesionymi rękoma, często trzymając w nich kawałek białego sukna na znak kapitulacji. Wreszcie, przynajmniej kilkukrotnie żołnierze polscy zostali wykorzystani w charakterze żywych tarcz, stanowiących osłonę dla nacierającej niemieckiej piechoty lub oddziałów pancernych. Ale zbrodnie Wehrmachtu na żołnierzach polskich to jedno. Ofiarami ich zbrodni padali także cywile. Znakomicie pokazują to wspomnienia niemieckiej reżyserki i propagandystki Leni Riefenstahl, która wraz z ekipą pojechała do Polski we wrześniu 1939 roku. Celem jej wyjazdu było stworzenie filmu propagandowego, pokazującego nie tylko przewagi niemieckie nad Polakami, ale również męstwo i honorowość Wehrmachtu. Niewiele z tego wyszło. 12 września 1939 roku w miejscowości Końskie Riefenstahl była świadkiem chaotycznej strzelaniny, w wyniku której żołnierze niemieccy zabili ponad 20 polskich Żydów. Oddana nazizmowi niemiecka reżyserka była wstrząśnięta. W swoich wspomnieniach zapisała, że od razu poprosiła o to, by zwolnić ją z dalszych prac nad wojskową kroniką filmową. Żołnierze niemieccy strzelali nie tylko do uciekinierów, ale do każdego, kogo zobaczyli na drodze, ulicy czy na podwórkach. Wśród zabitych byli zarówno Polacy, jak i Żydzi, kobiety, mężczyźni i dzieci. Żołnierze niemieccy część zwłok osób zabitych wrzucili do płonących domów, część zaś została zakopana. Tego dnia Niemcy spalili 80% budynków w Złoczewie. Pożary trwały przez kilka dni. Relacja Janiny Modrzewskiej, 3 września 1939 roku. Problem zbrodni popełnianych przez wojskowych dotyczył również niemieckiej marynarki wojennej.
Najbardziej może prominentnym tego przykładem jest kazus admirała Karla Dönitza, ostatniego dowódcy Kriegsmarine. Podczas sesji plenarnej Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze 1 listopada 1945 roku oskarżenie postawiło Dönitzowi 3 zarzuty. Po pierwsze, udziału w spisku zmierzającym do wywołania wojny agresywnej, po drugie, prowadzenia wojny agresywnej oraz po trzecie, zbrodni wojennych. Ostatecznie admirała uznano za winnego i skazano go na 10 lat więzienia, które ten w całości odsiedział w więzieniu Spandau. Pomimo tego, że został skazany i pomimo tego, że w maju 1945 roku przez kilkanaście dni był formalnie ostatnim wodzem III Rzeszy, Dönitza powszechnie uważano za człowieka uczciwego, chciałoby się wręcz powiedzieć za człowieka honoru. Mało co świadczy o tym lepiej niż fakt, że podczas wyborów prezydenta Niemiec Zachodnich w 1954 roku przebywający nadal w więzieniu Dönitz otrzymał jeden głos. Zbrodniarz wojenny prezydentem zdenazyfikowanych Niemiec? Nie, to nie wyglądałoby dobrze. Z ulgą zatem przyjęto w Bonn, że głosów na admirała III Rzeszy nie było więcej. Popatrzcie na ten samolot, Messerschmitt Bf 109. Dziś można kupić modele i zabawki maszyny Luftwaffe. Sama Luftwaffe otoczona jest nimbem podniebnej kawalerii, wręcz rycerzy w stalowych maszynach. Ale to kolejny absurd i mit. Niemieccy lotnicy dokonali jednej z pierwszych zbrodni w trakcie II wojny światowej. Symbolem ich bestialstwa jest Wieluń, 15-tysięczne miasteczko położone 20 km od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej i pozbawione jakiegokolwiek znaczenia militarnego. Dlaczego zatem Niemcy zdecydowali się tak brutalnie je zbombardować bez jakiegokolwiek ostrzeżenia? Chodziło o to, by zastraszyć Polaków, by pokazać im potęgę niemieckiej armii. A przy okazji o to, by przetestować najnowszy model bombowca nurkującego Junkers Ju-87B. Oprócz wieluńskiego szpitala Wszystkich Świętych, Niemcy zniszczyli kościół farny, synagogę oraz zabytkowe budynki Starego Miasta. Zniszczenia zabudowy miejskiej sięgnęły 75%, zaś straty w ludziach oceniono na około 1200 osób. Za śmierć cywili i zniszczenie miasta pozbawionego całkowicie znaczenia militarnego żaden ze sprawców nie poniósł odpowiedzialności. Tyle cierpienia, taki ogrom zbrodni i tak niewiele sprawiedliwości. Według obliczeń niemieckich historyków Hansa Christiana Jascha i Wolfa Kaisera w czasie istnienia III Rzeszy bezpośrednią odpowiedzialność za popełnione zbrodnie ponosi około 200 tysięcy osób. Przeciwko 87 tysiącom z nich wszczęto śledztwo, ale tylko około 7 tysięcy dochodzeń zakończyło się wyrokami. To szokujące szacunki. Czy to przypadek, że tak wielu żołnierzom, funkcjonariuszom państwa niemieckiego z okresu II wojny światowej udało się umknąć przed wymiarem sprawiedliwości? Dlaczego właściwie alianci zachodni byli tak pobłażliwi wobec niemieckich zbrodniarzy? Odpowiedzi należy poszukiwać w twardej grze interesów politycznych i gospodarczych. Byli zbrodniarze, o ironio, prawdziwie szanowani przez aliantów. To przykład admirała Dönitza, o którym z wielką atencją wypowiadał się amerykański admirał Chester Nimitz. Wreszcie świat po II wojnie światowej był światem wielkiej rywalizacji amerykańsko-sowieckiej. Aby ją wygrać, warto było mieć po swojej stronie niemieckich naukowców. Dlatego w USA powołano do życia specjalną komórkę wywiadu wojskowego, wyszukującą w podbitych Niemczech osoby, które odpowiadały za rozwój nowoczesnych technologii. Jeżeli wśród rekrutów całej tej akcji znajdowali się członkowie Partii Narodowo-Socjalistycznej, to aby umożliwić im współpracę z Amerykanami, z premedytacją fałszowano ich życiorysy. Wszystko po to, by naukowcy ci nie znaleźli się w rękach sowieckich, gdzie staliby się potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem. W ten sposób zorganizowano operację pod kryptonimem Paperclip. Nieliczne głosy sprzeciwu formułowane przez Alberta Einsteina czy Eleonore Roosevelt zostały zupełnie zignorowane. Dzięki nazistowskim fizykom Amerykanie mogli utrzymywać swoją dominację w powojennym świecie. A co jeżeli powiemy, że to dzięki nazistom człowiek postawił stopę na Księżycu? Brzmi jak herezja lub teoria spiskowa. Tylko że to prawda. Po wojnie na rzecz USA zaczęli pracować wybitni naukowcy o wybitnie nieczystych sumieniach. Weźmy choćby Hubertusa Strugholda, którego podwładnym udowodniono przeprowadzenie badań na więźniach obozu koncentracyjnego w Dachau. Celem tych badań było określenie wytrzymałości ludzi na zamrożenie i próżnię, aż do śmierci więźnia włącznie. Sam Strughold nigdy za zbrodnie nie odpowiedział. Przeciwnie, przez wiele lat był bardzo ważną postacią amerykańskiego programu kosmicznego. Może jeszcze ważniejszą postacią dla NASA okazał się Werner von Braun, wybitny naukowiec, konstruktor rakiet V2. Jednocześnie od roku 1940 von Braun był oficerem SS
i inicjatorem wykorzystania więźniów obozów koncentracyjnych do produkcji rakiet. Kosztowało to życie przynajmniej 25 tysięcy z nich. W latach 60. von Braun był człowiekiem zamożnym i popularnym. Dopiero w latach 70. pojawili się dawni więźniowie z fabryk nadzorowanych przez niego i głośno oskarżyli go o wydawanie rozkazów egzekucji więźniów za rzekomy sabotaż. Jednak również on nigdy nie stanął przed sądem. Niewolnicy Rzeszy. 13 kwietnia 1945 roku w pobliżu północno-niemieckiego miasta Gardelegen niemieccy strażnicy zamknęli w wielkiej murowanej stodole ponad 1000 więźniów, których gnano z ewakuowanego obozu Mittelbau-Dora. Strażnicy, w tym funkcjonariusze SS oraz żołnierze Luftwaffe, następnie tę stodołę podpalili. Większość więźniów spłonęła żywcem. Do próbujących uciekać strzelano z broni maszynowej i pancerfaustów. Do płonącej stodoły wrzucano granaty. Świat usłyszał o zbrodni kilka dni później, gdy tereny te zostały zajęte przez armię amerykańską. Większą część ofiar koszmarnej zbrodni w Gardelegen stanowili polscy robotnicy przymusowi, wywiezieni na roboty do III Rzeszy. Pracowali oni dla niemieckich firm zbrojeniowych, które nigdy nie zapłaciły ceny za korzystanie z niewolniczej pracy więźniów, nie tylko polskich, ale również z innych krajów Europy. Czy Niemcy nie zapłacili odszkodowań dla ofiar reżimu III Rzeszy, w tym także dla robotników przymusowych? Formalnie taka możliwość istniała. Już w 1953 roku w Republice Federalnej Niemiec weszło w życie prawo do odszkodowania dla ofiar reżimu nazistowskiego. Sęk w tym, że wykluczało on osoby mieszkające za granicą oraz prześladowane ze względów innych niż rasowe czy polityczne. W praktyce odcięło to możliwość ubiegania się o odszkodowania np. dla wszystkich polskich więźniów III Rzeszy, którzy po wojnie powrócili do kraju. Nie dość jednak, że więźniowie zostali na długie lata pozostawieni sami sobie, to jeszcze niemieccy przemysłowcy stali się ogromnymi beneficjentami sukcesu gospodarczego, jaki przyniosła powojenna odbudowa. Dzięki niemu RFN stała się najpotężniejszą gospodarką Europy Zachodniej. Dopiero po latach zaczęła być mowa o jakichkolwiek odszkodowaniach i wiele zmienił tu upadek komunizmu w 1989 roku. Jeżeli jednak wziąć poprawkę na rozmiar niemieckiej gospodarki oraz na skalę zysków, jakie niemieckie firmy czerpią dziś, to całe te odszkodowania okazują się zdumiewająco niskie. W 2007 roku, gdy podsumowywano wypłaty odszkodowań dla ofiar pracy niewolniczej, źródła niemieckie szacowały ich wysokość, przeznaczoną dla Polaków, na 250 milionów euro. W ocenie władz niemieckich proces wypłaty odszkodowań ofiarom III Rzeszy został w ten sposób zamknięty. To było dawno, a nasza firma płaciła robotnikom przymusowym dokładnie tyle samo, co robotnikom niemieckim. Byli też dobrze traktowani. Wypowiedź Wereny Balsen, spadkobierczyni koncernu Balsen, udzielona niemieckiemu Bild w roku 2019. Wypowiedź dziedziczki wielkiego spożywczego koncernu w wywiadzie udzielonym dziennikowi Bild wywołała w Niemczech prawdziwą burzę. W jej wyniku historia firmy została dokładniej zbadana przez tygodnik Der Spiegel. Ujawniono jeszcze głębsze zaangażowanie firmy w reżim nazistowski niż wcześniej sądzono. Ówcześni menadżerowie firmy Hans, Werner i Klaus Balsen byli członkami Partii Narodowo-Socjalistycznej i popierali SS. Okazało się także, że oświadczenie Wereny Balsen o wysokości zarobków dla robotników przymusowych nie odpowiada faktom. Ustalenia niemieckiej prasy nie były zaskoczeniem dla historyków, ale okazały się nowością dla części niemieckiej opinii publicznej. Szersza wiedza o losach robotników przymusowych pracujących w koszmarnych warunkach na rzecz III Rzeszy w Niemczech właściwie nie istnieje. To bardzo gorzka refleksja. Niemieccy przemysłowcy bardzo gorliwie zaangażowali się w swoim czasie we wspieranie narodowego socjalizmu. Anatemą nie został objęty ani wspomniany już przeze mnie wcześniej Friedrich Flick, który umierał jako jeden z najbogatszych ludzi w Europie, ani przemysłowiec Harald Quandt, pasierb Józefa Goebbelsa, który pozostawił swoim dzieciom prawdziwą fortunę. Podobnie Ferdinand Porsche, ten funkcjonariusz SS oraz członek Partii Narodowo-Socjalistycznej, jest dziś przede wszystkim pamiętany jako wybitny konstruktor, którym był, ale rzadko wspomina się o jego współuczestnictwie w budowie totalitarnej machiny zbrodni. W całej tej niechętnie opowiadanej, ukrytej historii niemieckiego przemysłu i biznesu często zapomina się o jeszcze jednej rzeczy. Niemieccy przemysłowcy skorzystali nie tylko z ogromnych zamówień militarnych III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Znakomita większość z nich skorzystała już wcześniej, w chwili, gdy III Rzesza wprowadziła ustawodawstwo antyżydowskie. Przymusowa tzw. aryzacja
umożliwiła czerpanie korzyści z wywłaszczania i grabieży majątków żydowskich przedsiębiorców. Nowi, aryjscy właściciele wzbogacili się za bezcen. W praktyce bowiem zrabowali majątek swoich współobywateli. Trzecia Rzesza pozostawiła po sobie multum nierozliczonych zbrodni. Dlatego temat rozliczeń trudno uznać za zamknięty.